Kurde, pobudka. Kolejny dzień, kolejny piękny dzień. Godzina 9:00 i trzeba wstawać. Siema, widzowie. Co tam u was? Jak, wyspaliście się? Bo ja nie. No ale dobra, wstajemy. No to hopa. I kurde, w sumie dziwnym trafem prysznic już wziąłem. Śniadanie zjadłem. No ale jeszcze po coś do lodówki trzeba skoczyć, żeby się czegoś napić. No to ja, siema, no, elo. Kurde, włoski sobie poprawię i super będzie, mega, dobra. To idziemy sobie do kuchni, tak o, moi super drodzy widzowie. Do lodóweczki, bo bym sobie, kurde, coś wy... Laki, co ty tu robisz? Dobry pies, no okej, fajnie, spoko. Spoko. Kolejny dzień, znowu piesek. Fajny pies w sumie. No ale dobra, co my tutaj mamy? Chyba wezmę sobie... Müller misia sobie wezmę. No, miami, miam, miam, miam. Dobra, dobra, wracamy tak, oj. Jej, jaki ty jesteś piękny. Ogi, ty ładki chcesz, Müller misia? Nie dla psa, nie dla psa, byku. Niestety nie ma tak łatwo, kolego. Szanujmy się. No ale no, nie mógłbym cię nie pogłaskać, no mój piesiu kochany, no mój, o dzisiaj słodki, dobra. Ale nie zajmuj tyle czasu, byku, ale spokojnie, mój Müller, ja wracam sobie do siebie, nie? Dobra, brum i lecimy znowu do pokoju, ponieważ jest robota i film trzeba nagrać. Dobra, ja tu w pokoju tego lecę sobie, nie? Dobra, siadamy. Siadamy. Stanowisko, mikrofon, super, mój kochany mikrofonek, mój. Włączamy komputer. Tak, włącznikiem. I lecimy. Tu się świeci tak fajnie, beka. XD, bardzo fajne kolorki, hehe. No i niech się to odpala coraz szybciej. I będzie spoko. Tylko niech się to odpali. Okej. Lucky! Co ty tu znowu No dobra. Przez te twoje słodkie oczka nie da się na ciebie gniewać. No, no jak dzieci piękny. No kukany piesio. No mój piesio, no. Andrzej Bielkin, trzeba się pofleksować, nowy zakup, co nie? Ale dobra, tak wygląda mój pulpit i jak ja w ogóle zaczynam dzień, ludzie, jak ja zaczynam dzień? No właśnie, odpalam sobie wszystko, między innymi wallpaper engine, żeby mieć fajną tapetę animowaną. 20 zł kosztuje taka na Steamie ta apka, więc polecam. Odpalam sobie oczywiście standardowo YouTube'a, Twitch'a, Facebooka i robię sobie przegląd, czy ktoś do mnie czegoś nie pisał, czy nie ma jakichś powiadomień, nie ma jakichś ciekawych filmów do obejrzenia i tak wygląda chyba większość poranków, ale oczywiście jeszcze Keydrop. Jako, że jest Keydrop, to jest codzienna skrzynka, no to otwieramy sobie standardowo, tutaj sobie zaznaczamy wszystkie rzeczy i może coś trafię fajnego, no ale kto wie, znając moje szczęście. Kurde, dobra, co tu będzie? 8 groszy, bogaty jestem, dobra, mamy złote 62, pogu, totalny pogu, no to ja bym sobie chyba skrzynię jakąś otworzył, nie, na bogatości, otwieramy sobie skrzynię tego, no i generalnie robimy profita, bo generalnie zrobić profit, no to i essa będzie, nie, nie dość, że zrobię profit, to będę bogatszym człowiekiem, dobra, otwieramy Ice Blast. I zobaczymy co będzie. Zobaczymy co będzie. Uwaga, coś fajnego. Kurde, Francja i Mistim przeleciał, cholera, Famas, no nie, N24, dupa jakaś. Krowa mi wyleciała. Ale dobra, jola. Próbujemy to zupgrade'ować. No, dobra, niech będzie razy dwa i zobaczymy co będzie. To w sumie może być MK, bo w sumie MK najczęściej gram. Dobra, MK. Tylko proszę, żeby to się udało. Dobra. No oczywiście jeszcze jak ja bym przeżył bez przeglądu komentarzy na moim kanale. Masz rację, no i wiadomo, że mam rację. No i tak jak, chłopie, serducho ci po prostu muszę dać, bo zasługujesz na to i łapkę w górę, naprawdę. Za takie piękne komentarze, naprawdę, piszcie takie komentarze, człowiek się podnosi na duchu od razu, naprawdę. To jest coś wspaniałego, róbcie tak dalej i będzie pogu. Do sprawdzenia, czy czegoś nie ma, nie? No to jeszcze wiecie, oczywiście trzeba sobie przejrzeć tutaj najnowsi subskrybenci, opublikowane filmy, jakieś statystyki, żeby wiedzieć co nagrywać, co lepiej robić. No ale jak widać statystyki nawet w miarę rosną, więc no byle do przodu, nie? Byle do przodu. I dobra, tutaj mamy oczywiście moją piękną tapetkę. Tutaj mamy drugi monitor, pierwszy monitor, no i odpalamy, kurde, Audacity, no i trzeba film nagrać, bo bez filmu tak lipnie trochę będzie, no lipnie, więc jak wygląda nagrywanie filmów? Odpalam sobie, to jest film akurat pogadankowy, i odpalamy sobie kamerkę, program do nagrywania kamerki, coś do dźwięku,
No i nagrywam. Kurde, mam tam coś niewygodnie, to dobra, poprawione, esasito, gry screen poprawione, tylko się przybliżyć, siema, elo, no i lecimy z nagrywaniem filmu. No ja was tutaj ustawię, siema, no i dobra, tutaj mikrofon, no i lecimy. Drama z kolejnym youtuberem. No i tak w sumie, tak wygląda to z trzeciej perspektywy, jak ja sobie nagrywam film. Dokładnie tak to wygląda, po prostu gadam sobie i wyglądam jak idiota, czyli w sumie nic nowego. By the way, zielony podkoszulek na zielonym green screen, no ja to jestem inteligentny, ale dobra. I tak sobie to wygląda, ja po prostu tutaj gadam głupoty i potem to montuję. Tutaj mam pliki i przenoszę to wszystko do Premierka. A po przeniesieniu do Premierka tworzę oczywiście nowy projekt jeszcze wcześniej. To się szybciutko ładuje. No może można to uznać za jakąś nudniejszą czynność, no ale cóż. W końcu mamy to wszystko zrobione. No i co dalej? Przenosimy sobie tutaj ścieżkę dźwiękową, przenosimy sobie kamerkę. No i jak wygląda tutaj przeze mnie montaż? W skrócie wam powiem tak. Najpierw trzeba zsynchronizować całe audio z wideo, żeby dźwięk z mikrofonu mojego mikrofonu, tego Novoxa, podszedł na ten dźwięk z kamerki. To sobie synchronizujemy, żeby było bardzo fajnie, wygodnie. Synchronize, klikamy, dobra, jest git. I mam synchronizowane, trzeba to poucinać w rogach. No i mamy audio z dźwiękiem synchronizowane. Mamy godzinę 9:10. No i zaczynamy montować. Oczywiście uwzględnimy przerwy, jedzenia i wszystko. I zobaczymy, o której skończymy robić ten film. Welcome, welcome, 16:23. Film wygląda tak zmontowany. Oczywiście robię sobie przerwy na serialek, na jedzonko, na YouTube'ka. Ale w końcu zmontowałem, udało się i film jest gotowy. Wy już go dawno pewnie widzieliście, tą dramę z Alim, ale cóż, w sumie wy to widzieliście w środę, więc no dobra, w sumie nie tak dawno to widzieliście, ale dobra, moi drodzy, mamy ten film pięknie zrobiony, no i co? Trzeba to wyrenderować. Jako że ja sobie to renderuję, no to trzeba tutaj bitrate zwiększyć troszkę, żeby była lepsza jakość filmu, troszkę lepsza, zawsze to coś daje w sumie, i w sumie to tyle. Tu mi się jakieś głupoty włączyły, ale to sobie wyłączymy. No i eksportujemy. No jako, że mi się eksportuje, ja będę mógł sobie iść zrobić upragnioną dżemeczkę. Tak, więc mogę sobie wstać, bo to się będzie eksportowało no dość długo, więc idę sobie do łóżeczka. Siema, moja piękna łóżeczko. No i leżymy. No ale nic nie trwa wiecznie, trzeba znowu wstać, pójść do tego komputera. Oczywiście, tylko jaka dzisiaj pogoda? Chciałem sobie wyjść pojeździć na rowerze, ale leje. Tego może na nagraniu jakoś szczególnie nie widać, że leje, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Po prostu leje, jest wciul, wciul, wciula. Po prostu brzydka pogoda. Wysoka, no tak, kurde. No i dobra. Wiem, ja wam w sumie tu mogę pokazać, że leje. Przejdziemy sobie koło green screen. Albo nie, czekajcie, jeszcze patrzcie, tutaj film z Alim jest. I to nie, drama, drama, drameczka. No i tutaj wszystko jest git, jedynie tam czyli z weryfikacją muzyka, ale muzyki tak naprawdę jak się nie ma zarobienia na filmach, nie robią dużego problemu, po prostu twórca zarabia na tym muzyki, więc nawet jeżeli nie macie wyłączonego zarabiania na YouTubie, no to film jest i tak plus minus promowany przez YouTube'a, plus minus, bo ktoś i tak na tym zarabia, nie? No ale dobra, jeszcze wchodzimy sobie na prawo jazdy, bo ja robię teraz prawko i trzeba zrobić sobie teścik. Ja sobie go zrobiłem, no i widzicie, miałem jeden błąd tylko, więc oby więcej takich po prostu testów mi wychodziło, bo chciałbym tak na prawdziwym egzaminie państwowym, teoretycznym zrobić, że maksymalnie jeden, może dwa błędy, nie więcej oczywiście. Trzy błędy są maksymalne z tego co wiem, więc nie więcej niż dwa bym wolał i tak, bo nie chciałbym siebie o zawał serca przyprawiać, ale dobra. Film tutaj mamy gotowy, no jedynie to właśnie prawa autorskie, to tam ciula z tym, outro będę musiał ustawić. No i można ustawić datę, kiedy to wrzucić. Dobra, 17:45, wszystko jest git. No to można sobie uruchomić w końcu Minecrafta i pograć, nie? Ale dobra, ja już tutaj... Dobra. A tak serio, to po pograniu w Minecrafta, obejrzeniu jeszcze YouTube'ka, mogę się powoli z wami żegnać. Bo tak w sumie teraz tylko prysznic pójść wziąć, zjeść sobie kolację. I w sumie to tyle, komputerek można wyłączyć jak najbardziej. Już jest taka godzina, że jutro mam jazdę, no, jutro są jazdy, więc ja muszę tutaj spadać niestety. Ale dobra, tutaj zamykamy pomimo wszystko, tutaj mikrofon odpinamy, żeby mi się dioda niebieska nie świeciła, ponieważ mnie to denerwuje, jak próbuję zasypiać i widzę, jak to się świeci, cholera. Odpinamy, jeszcze mogę pójść oddychnąć. O, pokażę wam, że w ogóle deszcz jest, patrzcie to. Tutaj leje, widać jak leje i zobaczcie sobie w ogóle, no, ładny widoczek, nie? Sasita, nie? Ale w ogóle zobaczcie sobie na to, jak leje. Esa.
Wy nie wierzyliście we mnie, no kurde, widzicie, a jednak leje, jednak leje. Ale dobra, tutaj sobie przymykamy, bo ma być burza jakaś potężna, więc ciu z tym, ja idę sobie spać, mogę was pożegnać. No i widzimy się w kolejnych filmach. Siema!